Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz. Zaczyna się od inwokacji, ale te Litwo, ojczyzno moja i tak dalej każdy zna. Dlatego przejdźmy do treści. Tadeusz wraca po dłuższej nieobecności do rodzinnego domu i gdy wchodzi do swojego pokoju, orientuje się, że ktoś w nim mieszka. Przez okno zauważa młodą i ładną dziewczynę Zosię, która na widok Tadeusza zawstydza się i ucieka. Potem Tadeusz wita się z wojskiem, które opowiada mu o sporze o zamek Choreszków toczonym między hrabią a sędzią. Spór ma zostać zakończony podczas uczty, do której trwają przygotowania. Służący Protazy przenosi stoły do ruin zamku, a Tadeusz podczas spaceru z wojskiem poznaje historię rodu Choreszków. Podczas uczty rozmowy toczą się wokół obyczajów, krytyki naśladowania francuskiej mody i o walce Polaków u boku Napoleona. Obok Tadeusza jedno miejsce jest puste, które potem zajmuje Telimena. Opiekunka Zosi, kobieta atrakcyjna i zarazem dojrzała, taki milf. I teraz zaczyna się flirt między Telimeną a Tadeuszem. Kobieta opowiada, gdzie to ona nie była i co to nie ona. A Tadeusz nie wiem jak to możliwe, ale myśli, że Telimena to ta młoda dziewczyna, którą rano ujrzał w swoim pokoju. Podczas uczty mamy jeszcze spór rejenta z asesorem o to, czy IPS jest lepszy, czy kusy, czy sokół lepiej łapie zające. No jak dzieci zupełnie. Pod koniec pojawia się głos poety, który opowiada o tworzeniu się legionów we Włoszech, powstaniu Księstwa Warszawskiego i o działaniach związanych z tymi wydarzeniami. I tu pojawia się ważna postać, ksiądz Robak, Bernardyn, który swoim wyglądem i zachowaniem bardziej przypomina wojskowego niż duchownego. Ksiądz Robak kwestuje po karczmach i dworach na cel szeroko pojętych działań niepodległościowych. Kusy czy sokół? Sokół czy kusy? Spór rozstrzygnąć ma polowanie. Wygrywa zając, który ucieka obu psom. Poznajemy historię ostatniego z rodu Choreszków, Stolnika, nie mylić ze Stolcem. W córce Stolnika zakochany był słynny lokalny zakapior Jacek Soplica, który został odrzucony poprzez podanie mu czarnej polewki. Wściekły Soplica rzekomo sprowadził do zamku Ruskich, czyli Moskali, i w trakcie walki zastrzelił Choreszkę. Od tej chwili Gerwazy poprzysiągł zemstę na Soplicach, z których ostał się tylko sędzia. Potem mamy wytworne śniadanie i ciąg dalszy sporu asesora i rejenta. Telimena dalej flirtuje z Tadeuszem, a potem wszyscy idą na grzyby. Trwa grzybobranie. Tadeusz podąża za Telimeną, która udaje się do swojej leśnej miejscówki, zwanej Świątynią Dumania. Jednak uprzedza go sędzia, który opowiada Telimenie, że o losie Tadeusza decyduje ojciec za pośrednictwem księdza Robaka, który chce, aby Tadeusz poślubił Zosię. Telimenie ten pomysł nie przypada do gustu. Potem, gdy sędzia się oddala, to obok Telimeny meldują się hrabia i Tadeusz i zaczynają rozmawiać o malarstwie. Telimena woli krajobrazy włoskie, a Tadeusz uważa, że nie ma nic piękniejszego nad polskie cebulowe niebo. I chyba tą śmiałą tezą Tadeusz tak zaimponował Telimenie, że ta dała mu na odchodne liścik i klucz do swojego pokoju. Potem mamy znowu zbiorową biesiadę, na której dowiadujemy się, że w puszczy pojawił się niedźwiedź. Czyli co? Kolejne polowanie. Tadeusz zasypia na polowanie i spóźniony pędzi na miejsce zbiórki przy dwóch karczmach. Jedna karczma należy do Choreszków, druga do Sopliców, a obie karczmy dzierżawi Żyd Jankiem. W jednej z nich ksiądz Robak namawia drobną szlachtę i chłopów do działania przeciw zaborcy i poparcia Napoleona. Potem mamy mrożącą krew w żyłach scenę, bo niedźwiedź prawie pożera Tadeusza i hrabiego. Jednak czyjś celny strzał ratuje im życie. I znowu pojawiają się infantylne spory, kto ustrzelił dzikie zwierzę. Gerwazy wyjawia jak było. Celnym strzelcem był ksiądz Robak, który wyrwał strzelbę Gerwazemu i zastrzelił niedźwiedzia. Gerwazy znał tylko jednego takiego wyborowego strzelca, Jacka Soplicę. Tadeusz wreszcie poznaje Zosię, a potem idzie do świątyni Dumania, gdzie spotyka Telimenę, która siada w mrowisku i trzeba jej pomagać wyjmować mrówki z różnych ciekawych zakamarków jej ciała. Wszystko to obserwuje z daleka ksiądz Robak. Potem mamy ciąg dalszy ucztowania i spierania się. Asesor z rejentem kłócą się, czyja strzelba lepsza, a hrabia nakręcony przez Gerwazego znowu wywleka spór o zamek. Dochodzi do bujek, potem jeszcze Gerwazy rzuca hrabiemu propozycję, aby dokonać zajazdu na Soplicowo. Sędzia szykuje pozew i każe Protazemu go dostarczyć do hrabiego i Gerwazego.
Robak mówi sędziemu, że Telimena uwodzi mu Tadeusza, a sędzia, że podkomorzy będzie się pojedynkował z hrabią. Na szczęście ksiądz Robak przemawia mu do rozumu, bo to nie czas na głupie spory, gdy na Litwie szykuje się właśnie powstanie. Alkoholiczna szlachta zaściankowa zbiera się przed domem głowy rodu Dobrzyńskich, Maćka nad Maćkami, aby podjąć decyzję o udziale w powstaniu. Szlachta zaściankowa się naradza, niestety Gerwazy mąci im w głowach i wmawia, że faktycznym wrogiem jest Soplica, a nie tam jacyś zaborcy. W Soplicowie też się dużo dzieje. Najpierw Robak mówi sędziemu, że jest ojcem Tadeusza, potem Tadeusz mówi sędziemu, że wyzwał na pojedynek hrabiego i że się zakochał w Zosi, ale musi wyjechać. Następnie Tadeusz spotyka Telimenę, która robi mu awanturę i chce razem z nim wyjechać. Co dalej? Ano Tadeusz myśli, że Zosia zostanie żoną hrabiego i idzie nad staw się utopić, gdzie uprowadzają go służący hrabiego. Na koniec mamy awanturę i plądrowanie Soplicowa, które kończy się wielką popijawą. Wszyscy upijają się w trupa i zasypiają. Do Soplicowa wkracza pluton Moskali dowodzony przez majora Płuta i kapitana Rykowa. Moskale związują śpiących szlachciców. Na szczęście Ruscy to też lubią wypić i gdy do wioski przybywa z wódeczką Robak, niejaki Mickiewicz i Zan przebrani za chłopów, to Moskali nie trzeba długo namawiać do imprezki. I teraz to Ruscy są pijani, a szlachta wolna, więc zadyma rozkręca się na dobre, a sygnał dał Tadeusz, który wystrzelił do majora Płuty. Tadeusz miał się nawet pojedynkować z Płutem, ale Rusek stchórzył i ukrył się w pokrzywach. Zadyma i tak była konkretna, ksiądz Robak swoją heroiczną postawą uratował życie hrabiemu i Gerwazemu, sam przy okazji odnosząc ciężką ranę. A jak myślicie, kto wygrał? Nasi. To znaczy, nie widząc już dla siebie szans, kapitan Rykow przerwał walki i zaproponował rozejm, czyli remis. Dzień po bitwie przychodzi refleksja, że trzeba jakoś uniknąć konsekwencji za napaść na Moskali. Najlepszą metodą jest perswazja finansowo-siłowa, czyli Rykow dostaje od sędziego łapówkę, a Płuta od Gerwazego kulkę w łeb. I ostatni etap zamiatania sprawy to najaktywniejsi w bitwie będą musieli wyjechać, czyli uciec i całą winę się na nich zwali. W tej ekipie jest też Tadeusz, któremu ksiądz Robak wyjawia prawdę, że jest jego ojcem. Gdy Tadeusz i reszta wyjechał, ranny ksiądz Robak wyznał jeszcze sędziemu i Gerwazemu, że nie jest księdzem Robakiem, tylko Jackiem Soplicą. Jacek Soplica przed śmiercią opowiada swoją historię, że to nie on sprowadził Moskali w dniu, gdy zastrzelił stolnika i że bardzo żałuje swoich czynów. Na Litwę wkracza Napoleon, a razem z jego wojskami Tadeusz. Generalnie same słodkie rzeczy się dzieją. Jacek Soplica zostaje oczyszczony z zarzutów i pośmiertnie odznaczony napoleońską legią honorową. Wszyscy się ze wszystkimi godzą, nawet ci idioci, co kłócili się o psy. Mają się też odbyć aż 3 śluby, Tadeusza z Zosią, asesora z jakąś Teklą, a trzecią parę poznamy dopiero w Księdze 12. Tutaj jest słodko-gorzko. Jest impreza i w ogóle, ale nie brakuje smutnych akcentów. Bo trzecia para to rejent i Telimena, co sprawia smutek hrabiemu, bo nie tak się umawiał z Telimeną. Jest jeszcze trochę krytykowania Napoleona, a najbardziej obrywa się rejentowi, bo się ubrał jak Francuz, a nie jak polski dziedzic pruski. Z ciekawych wydarzeń to Tadeusz i Zosia wspaniałomyślnie postanawiają uwłaszczyć chłopów. Tacy postępowi. A potem oczywiście impreza rozkręca się na dobre, Żyd Jankiel daje długi i rzekomo piękny koncert, a potem wszyscy tańczą poloneza. Jeśli podobało Ci się moje streszczenie, to koniecznie obejrzyj inne na moim kanale. I pamiętaj, bardzo proszę o subskrybowanie mojego kanału. Niebawem będą pojawiały się kolejne streszczenia i będą to nie tylko lektury szkolne. Ale co to będzie? Na razie cichosza, niespodzianka. Śledźcie mój kanał, to się dowiecie. Zresztą napiszcie może w komentarzu, co jeszcze mam dla Was streścić. Streszczenia to moja pasja.